Jeszcze bym prosił też, żeby nie ulegać tej głupawce między Platformą a PiS-em. Będzie do dnia wyborów potężna, oni, proszę Państwa, oni już odkrywają karty, będzie potężna hucpa między PiS-em a PO, przerzucanie się argumentami prorosyjskości. Tu mamy już formularz paszportowy pana ministra Błaszczaka, Gazeta Plus. Błaszczak był 2 lata w ZSRR pod koniec lat 80. W jakim celu? Na 2 lata, czyli tyle, ile trwa szkolenie wojskowe? Czy Błaszczak był członkiem PZPR? Udostępniajcie, może nożyce się odezwą. Proszę Państwa, to nie ma żadnego znaczenia. To jest tylko pod elektorat prorosyjski, pod ten elektorat, który chce, tak zwany prorosyjski, dobrych stosunków, żeby go ogłupić, żeby go zmanipulować, żeby zagłosował na PiS albo na PO. Będą się obrzucać tymi... Proszę Państwa, ważne to, co oni robią tu i teraz. To jest ważne. To, co robią teraz, żadne z tych ugrupowań, czy PiS, czy PO, czy ich przystawki, te partie satelickie, nie robią nic dla dobrych stosunków. To jest ważne, tak to czytajcie. A ta dziwna narracja jest tylko po to, żeby was ogłupić. Proszę Państwa, z logiki, z czystej logiki, jeżeli są Polacy, którzy kiedyś coś wspólnego, czy ze Związkiem Radzieckim, czy z Rosją mieli, to nie oznacza, że są po stronie Rosji. Dowodem na to, że jest mnóstwo Rosjan, którzy walczą z Rosją. Przykład ten oddział jakiś taki ochotniczy, który w mundurach ukraińskich walczy z Rosjanami. Nawet najechali ostatnio ten obwód biełgogrodzki. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, co dany człowiek, dane ugrupowanie robi teraz, tu i teraz. To jest ważne. A reszta to po prostu durne bzdury. I już się te ryje rozpuściły pisowskie. Tutaj jakiś pisowczyk, przepraszam, zapomniałem tego czerwonego kapturka, który, proszę Państwa, dziennikarzy się czepia, że trzeba ich będzie sprawdzać, że trzeba ich będzie, proszę Państwa, może to właśnie pod dziennikarzy, żeby ich steroryzować przed wyborami, żeby służyli. Patrzcie, co on wygaduje. Moim zdaniem również powinno wielu dziennikarzy stanąć przed taką komisją. No dobrze, panie, no to weź pan, wzywaj, powołuj, tym szybciej wasza klęska i rozliczenie nastąpi. Przecież, proszę Państwa, oni tak już uwierzyli w tą swoją siłę, bo jakieś grosze dali biednym ludziom po 500, podobno po 800. My damy 2 razy więcej. Gospodarne rządy zapewnią znacznie wyższy poziom tego socjalu. Spokojnie, spokojnie. W sondażach mówimy, że głosujemy na nich. Niech im jeszcze czub większy urośnie, tym większa ich klęska będzie. A póki co, proszę Państwa, Polski Instytut Ekonomiczny informuje nas, że jest deflacja, no spadek cen rok do roku, jeżeli chodzi o paliwa. Proszę Państwa, no to się już w głowie nie mieści, jak z nas zdzierają pieniądze tylko i wyłącznie po to, żeby komuś tam wojnę zasilić, napchać swoje przede wszystkim kieszenie. Dziś już nie zdążę Państwu opublikować danych, jakie pieniądze zarabiają ludzie z PiS-u. Wychodzą nowe dane. To samo Money.pl. Ceny gazu spadają. Polacy nie szybko zobaczą skutki tych obniżek cen na rachunkach. No właśnie dlatego, że trzeba nas obdzierać z pieniądza, napychać sobie kabzy, napychać innym kabzy, a my mamy tylko się przyglądać i biednieć. Biednych, proszę Państwa, biedny człowiek, ja wiem, że są wyjątki, zawsze są wyjątki, ale biedny człowiek jest zawsze mniej świadomy niż ten, który pieniądze ma. No chyba, że mówimy tutaj o ludziach, którzy są blisko systemu, czy przy rządach PO lokalnie, czy przy rządach PiS centralnie i lokalnie, aczkolwiek oni, uwierzcie mi, też są, doskonale wiedzą, co tu się święci, ale mówią to
co matuszka partia od nich oczekuje, w zamian właśnie są na tych pozatach, ale ja podejrzewam, że oni też wybiorą mądrze, skoro już są sama świadomość już powoduje, że ich mózg ich tak pokieruje, że wybierze lepsze, czyli takie propozycje, które my jako Ruch Dobrobytu i Pokoju składamy. Wybory już niedługo, już tak nas nie zdążą do wyborów zrujnować finansowo, żebyśmy już im z ręki jedli kompletnie, więc wytrzymamy. No póki co dane są nieciekawe, biedniejemy, pokazują to państwowe dane, propaganda już temu nie pomoże. Proszę Państwa, szykuje się naprawdę poważny krach, nawet ci z Was, którzy macie tam jakieś profity, dreptając przy władzy, no to chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że to tak wcale nie będzie wyglądało po wyborach, że jesteśmy dość zarżnięci i potrzebujemy prawdziwych zmian, żebyście utrzymali te swoje zarobki, bo nawet zarobicie więcej. Doskonale wiecie, że gdyby był kraj bardziej gospodarnie zarządzany, to byście dostali więcej. Udowodnijcie normalność w wyborach. Nagroda po wyborach, oczywiście, że dla ludzi zdroworozsądkowych musi być. Na koniec jeszcze, jak co miesiąc, chciałbym Państwa prosić o wpłaty na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich. Dzięki tym wpłatom mamy ten program, musisz to wiedzieć. Wiem, że ostatnio jest źle, ja co miesiąc już to ostatnio powtarzam, ale to są fakty, rozumiem, zróbmy co się da i będzie dobrze. Tak więc dziękuję i do zobaczenia.